Szkoła Podstawowa nr 1 w Puławach włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Języków. To międzynarodowe święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy 26 września ma zachęcić Europejczyków do nauki języków obcych oraz zwrócić uwagę na zalety różnorodności językowej. Z tej okazji każda z klas przygotowała coś specjalnego i zaprezentowała swoje pomysły na forum szkoły. W dniu dzisiejszym cała Polska, ale nie tylko Polska, bo i Europa, a my wraz z nią, chcemy obchodzić Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to ogromne dla nas święto, tym bardziej, że jesteśmy szkołą e-twinningową, w związku z czym dla nas to istotne wydarzenie. Mamy zamiar w ten sposób jakoś uwrażliwiać młodzież, dzieci na to, że nauka języków obcych jest bardzo ważna, że właściwie bez tego nie ma przyszłości w tej chwili, a język angielski jedynie, no już nie jest wystarczającym językiem. Dzieci, młodzież są przepięknie przebrane w barwach różnych krajów, wedle flag. Oprócz tego mamy salon gier edukacyjnych, na sali gimnastycznej jest mnóstwo imprez, są quizy interaktywne, mamy pokaz mody ludowej, młodzież się tutaj przepięknie ubrała i dzieciaczki przedstawiają różne państwa, które wylosowały. Oprócz tego odbywają się różne konkursy, konkurs na przykład na najpiękniejsze logo, to jest konkurs europejski, na koszulkę Europejskiego Dnia Języków Obcych 2020 już. Oprócz tego były konkursy na najpiękniejsze plakaty. Ponadto nie ograniczaliśmy się w tym roku jedynie do języków obcych, a rozszerzyliśmy to wszystko, ma to dużo szerszy aspekt, ponieważ język to nie jest tylko język, to jest kultura, to są obyczaje, to jest religia i właściwie cały nasz zespół po prostu włączył się w organizację, zarówno nauczyciele i uczniowie na religii, na informatyce, na matematyce, na językach obcych, na języku polskim, właściwie wszyscy wzięli w tym udział. Zakończymy całą imprezę meczem międzynarodowym. Jedna część to będzie piłka nożna, druga część to będzie piłka ręczna. Dzieci też wraz z rodzicami przygotowali kawiarenki. Tutaj też ogromny ukłon w kierunku, że tak powiem, rodziców, ponieważ no przepięknie to wszystko przygotowali. Można sobie tam zakupić właśnie też smakołyki różnych krajów Europy.